podczas przymusowej wojennej emigracji Kwiatach Polskich Julian Tuwim bardzo wiele miejsca poświęca wspomnieniom miasta swojej młodości, czyli Łodzi początków XX wieku. Jeden z obrazów przywoływanych podczas tej sentymentalnej podróży poety ku miejscom szczególnie mu bliskim przedstawia Łódź w czerwcu 1905 roku. Dramatyczne wydarzenia dziejące się wówczas na Piotrkowskiej oglądamy oczami kilkuletniego chłopca, który z mieszkania Tuwimów przygląda się budowanym na prędce barykadom, manifestantom pod czerwonymi sztandarami, rokie rosyjskiej piechoty i wreszcie krwawemu starciu bojowców oraz carskiego wojska. Przedstawione przez Tuwima w sugestywny sposób walki barykadowe toczone na ulicach Łogi między 22 a 24 czerwca 1905 roku stanowiły najbardziej krwawy i najbardziej dramatyczny epizod trwający przez 3 lata rewolucji. Lawina ruszyła w styczniu 1905. Carska Rosja już od niemal roku zaangażowana była w krwawą wojnę z Japonią, a w całym kraju narastało pragnienie reform. 22 stycznia 1905 roku doszło w Petersburgu do masakry pokojowej manifestacji robotników, w której uczestnicy chcieli wręczyć carowi petycję z prośbą o poprawę ich losu. Wieści o petersburskiej krwawej niedzieli wkrótce obiegły całe państwo. Jeden po drugim zaczęły wybuchać strajki, a na ulicach pojawiły się tysiące demonstrantów. Podobnie było również w pozostającym pod rosyjską władzą Królestwie Polskim. Tu w Łogi strajki zaczęły wybuchać 26 i 27 stycznia. Kilkusetosobowe grupy robotników chodziły od fabryki do fabryki wzywając do porzucenia pracy. Z ulic zniknęły tramwaje, stanęły dorożki, zamknięto sklepy, kawiarnie i restauracje. Rosyjskie władze były przerażone i zdezorientowane. Strajkujący robotnicy żądali demokratyzacji Rosji, a także przyznania ludności swobód obywatelskich. Ponadto wysunęli szereg postulatów pod adresem fabrykantów. Żądali m.in. skrócenia dnia pracy, podwyżek, objęcia opieką zdrowotną ich, a także ich rodzin oraz uznania instytucji tzw. delegatów fabrycznych, czyli reprezentacji, która w ich imieniu prowadziłaby negocjacje z zarządami firm. Wielu ówczesnych komentatorów twierdziło, że jest to walka o wolność i godność. I chociaż brzmi to dzisiaj bardzo patetycznie, to w istocie tak było. Nie był to bowiem bunt zrodzony z chwilowego porywu, który spaliłby się w aktach przemocy czy zniszczenia, lecz wytrwała wielomiesięczna walka ludzi, którzy doskonale wiedzą, czego chcą i są zdeterminowani, aby swój cel osiągnąć. Wmurowana we frontową ścianę gmachu Urzędu Miasta tablica pamiątkowa przypomina nam o powstaniu łódzkich robotników z czerwca 1905 roku. Tym samym powstaniu, o którym w Kwiatach Polskich pisał również Julian Tuwim. Warto jednak pamiętać, że historia tej rewolucji nie streszcza się do tych kilku jakże krwawych i dramatycznych dni, lecz obejmuje niemal 3 lata wypełnione niezliczoną ilością wieców, manifestacji i zebrań, dziesiątkami tysięcy odezw rozrzuconych po łódzkich fabrykach oraz setkami aresztowań i procesów rewolucjonistów. Za tymi zmaganiami stała nieugięta wiara, że lepsze jutro mimo wszystko jest możliwe. Ich areną były łódzkie ulice, kamienice, place, podwórka. Miejsca, które często mijamy obojętnie, nie wiedząc jak dramatycznych wydarzeń świadkami były przed 110 lat. W tym miejscu, u zbiegu Piotrkowskiej i Nowego Rynku, czyli dzisiejszego Placu Wolności, 15 stycznia 1905 roku Polska Partia Socjalistyczna zorganizowała protest przeciwko mobilizacji Polaków do rosyjskiej armii walczącej na Dalekim Wschodzie z Japończykami. Podczas manifestacji doszło do starcia z policją, z jednej i drugiej strony padły strzały, a jedna z kul śmiertelnie raniła Tomasza Książczyka, niosącego partyjny sztandar. Była to pierwsza łódzka ofiara rozpoczynającej się właśnie rewolucji. U zbiegu ulic Wschodniej i Południowej, a więc dzisiejszej rewolucji, w czerwcu 1905 roku toczono jedne z najbardziej krwawych walk barykadowych. O tamtych wydarzeniach przypomina pamiątkowa tablica, wmurowana w 50. rocznicę przez ówczesne władze miasta. Gdyby wyobrazić sobie Łódź czasów rewolucji jako pole bitwy, to Grand Hotel byłby tym miejscem, które powinniśmy oznaczyć na mapie jako kwaterę główną przeciwników rewolucji. To tutaj bowiem zwykle gubernator Piotrkowski odbywał narady z fabrykantami dotyczące możliwych ustępstw wobec robotników. Tutaj też zapadła decyzja o tym, żeby w jesienią 1907 roku powierzyć władzę nad miastem w ręce generała Mikołaja Kaznakowa, który miał za zadanie polityką represji stłumić ostatecznie rewolucję w Łodzi. W tym
miejscu 30 września 1905 roku swoje życie zakończył Juliusz Kunicy, jeden z najbogatszych i najbardziej przedsiębiorczych polskich fabrykantów. Było chwilę po 18:00, Kunicer jak co dzień wracał tramwajem ze swojej fabryki do domu. Na wysokości ulicy Nawrot podeszło do niego dwóch młodych mężczyzn, wyjęli browningi i oddali do niego kilka strzałów. Rany okazały się śmiertelne. Jeden z zamachowców mówił później podczas procesu, że chodziło o zemstę na Kunicerze za nieugiętą postawę, jaką zajmował wobec strajkujących robotników i żądań podwyżek.